Słuchajcie, już z daleka tutaj widzę naprawdę pięknie wybarwiony koźlarz pomarańczowo-żółty. No, jeden z ładniejszych też w tym roku. Zaraz zobaczymy, jaki od spodu będzie. Ale no, słuchajcie. Ten jest naprawdę przepiękny. Bardzo ładnie wybarwiony. No i mamy takie przydrożne brzuski. I jest piękny koźlarz pomarańczowo-żółty. O, tutaj go uwolnimy. O, jest naprawdę ładny. Teraz trochę popadało, więc myślę, że powinno się troszeczkę ruszyć. I coś tutaj widzę. Jeżeli dobrze widzę z daleka, to jest to koźlarz pomarańczowo-żółty. Aczkolwiek teraz się dopiero okaże, co to jest i czy miałem rację. O, miałem rację. Tylko, że nie jest to koźlarz pomarańczowo-żółty, a dwa koźlarze pomarańczowo-żółte. No naprawdę przepiękne. Tak więc wykręcamy. O, koźlarze pomarańczowo-żółte mają właśnie to do siebie, że dosyć ciężko się je wykręca, ale damy radę. Piękne dwa, naprawdę ładne, świeżutkie. Mamy piękne dwa koźlarze. Znaczy póki co widzę dwa. Tu jest pierwszy. O, taki bardzo ładny. Taki dosyć daleko od brzozy, ale jest. I tutaj obok jest drugi. Zaraz zobaczymy, w jakiej kondycji jest ten. Ale też wydaje się bardzo ładny. Tak więc są dwa piękne, ładne kozaczki. I tutaj mamy piękne koźlarze pomarańczowo-żółte. No naprawdę, słuchajcie, bardzo ładne. Możemy je wykręcać. No naprawdę, bardzo ładne. I tutaj jest kolejny kozaczek. Taki oto już troszeczkę starszy. Myślę, że do suszenia jeszcze się nada. Już taki no średniego sortu, ale jak będzie zdrowy, to będzie ok. Ale tutaj jest znacznie ładniejszy. Tutaj z pierwszego, że tak powiem, sortu. No te są naprawdę bardzo ładne. Tutaj mamy taki leśny dukt. No i słuchajcie, ten kozaczek już jest w zdecydowanie lepszej kondycji. Jego już można zabrać. Jest naprawdę bardzo ładny, świeżutki. Tak więc wykręcamy. No ten jest naprawdę pierwszej świeżości. I taki młodziutki podgrzybeczek. Bardzo ładny. I są trzy kolejne podgrzybeczki. Tu jest pierwszy. Bardzo ładny. I tutaj drugi. U, chyba nawet ładniejszy. I tutaj trzeci. Ten trochę pogryziony, ale się noga urwała. Trochę go ślimaki pojadły, ale będzie ok. I tutaj jest kawałeczek obok, kolejny. Też wydaje się bardzo ładny. I taki jest. Naprawdę dzisiaj te podgrzybki są piękne. I kolejny fajny podgrzybaczek. Ten, że tak powiem, pierwszego sortu. Świeżutki. Bardzo ładny. I kolejne dwa podgrzybeczki. Tu jest jeden. Bardzo ładny. I tutaj jest drugi, ciut większy. Ale też bardzo ładny. Jest kolejny podgrzybeczek. Też bardzo ładny.
do suszenia będzie ok. I są dwa kolejne podgrzybeczki. Jest jeden. I tu jest drugi. Tutaj mamy takiego dziwolonga. Taki jakiś popękany. No, ciekawy bardzo, ale no, nie jest ok. I kolejne dwa podgrzybeczki się udało znaleźć. Sporo dzisiaj jest zdrowych, w zasadzie większość zdrowa, więc jest przyjemność schodzenia. I tutaj kolejny piękny podgrzybeczek, tym razem taki rosnący w pniu, ale jest. I zaczynają się pojawiać piękne, jesienne, świeżutkie i zdrowe podgrzybki. I jest tutaj taki oto kozaczek kolejny, ale ten już też dosyć taki wiekowy, nie będę go ruszał, niech sobie stoi dalej i się rozsiewa. Idziemy dalej. No i tutaj taki kolejny kozaczek, ale też już go brać nie będę, bo jest już dosyć taki wiekowy, tak więc niech sobie dalej rośnie. Kolejny taki ładny podgrzybeczek. O, ten fajny. No i niestety trafił się naprawdę piękny, rzekłbym, że atlasowy borowik. Tylko teraz czemu niestety? No właśnie dlatego, że jest już cały dziurawy, już sito. Jest strasznie robaczywy, więc nawet go nie ruszam. A szkoda, bo byłby naprawdę przepiękny borowiczek. I tak jeszcze dwa piękne podgrzybeczki się trafiły. No to może oznaczać, że może i warto wejść trochę w las sosnowy, odpuścić na chwilę brzozy i zobaczyć, bo może jakieś podgrzybki się uda ładne nazbierać. No, będę musiał rozważyć tą decyzję, bo te są naprawdę całkiem ładne. I znowu leśny dukt i piękny, przydrozny kozaczek. Wydaje się być naprawdę bardzo ładny. A czy taki będzie? Czy będzie zdrowy? Zaraz się okaże. No jest naprawdę piękny, świeżutki. Więc zobaczymy, ile dzisiaj się uda. I tutaj znowu przy drodze taki słaby kozak, nie będę go brał. Taki już starawy, niech sobie dalej stoi. I tutaj taka ciekawostka, mamy modrzewie. I pod modrzewiem możemy spotkać nie kogo innego jak maślaka modrzewiowego, inaczej maślak żółty, ale potocznie maślak modrzewiowy. Takie oto właśnie maślaczki czasami gromadnie potrafią wyrosnąć. No to już takie trochę średniej jakości, ale coś tam jest.